Ustawy obecnie są w Senacie, później mają zostać podpisane przez prezydenta. Pierwsza z nich dotyczyła ograniczeń umów o pracę na czas określony oraz zmniejszenia okresu próbnego zatrudnienia do 3 miesięcy. Posłanka informowała również o ustawie mającej ułatwić dużej grupie społeczeństwa dostęp do porad prawnych. To w przestrzeni medialne było, natomiast ostateczny kształt ustawy jest nieco inny niż wcześniej zakładano, bowiem na etapie pracy w Sejmie został rozszerzony zakres pomocy prawnej dla wielu ludzi. Także to najważniejszy jest ostateczny kształt ustawy. Pomoc adwokata czy radcy prawnego w ramach tej nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się właśnie ograniczała do określenia sytuacji prawnej tej osoby i będzie się ograniczała do pomocy w przygotowaniu pisma, które spowoduje, iż sprawa nabierze urzędowego toku. Na konferencji poruszono również temat zmian w kwestii pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, czyli programu Mieszkanie dla Młodych. Część ludzi po prostu nie mogła skorzystać obecnie z tego rynku pierwotnego ze względu na wysokość, na cenę tych mieszkań. Dlatego też po długiej dyskusji Sejm ostatecznie uchwalił ustawę dopuszczającą rynek wtórny, jak również dopuszczającą mieszkania spółdzielcze. Posłanka zapowiedziała również zmiany w zakresie instytucji dialogu społecznego, ustawy o leczeniu niepłodności i świadczeniach rodzinnych.